Cześć, z tej strony Dodo. Moje szczęście jest wam już znane. Zawsze wszystko idzie zgodnie z prawem Murphy'ego, czyli nie tak, jak ci powinno. I dzisiaj chciałem zawalczyć z pożeraczem światów. Poszedłem tutaj do dżungli, żeby wydobyć te złoto, które widzieliśmy. Zrobić sobie może zbroję złotą czy coś. No i oczywiście, co nie poszło tak, jak pójść powinno? A to, że chodzę sobie, chodzę. I tu mamy fioletowy komunikacik. Pierwsza moja myśl, zszedł jakiś NPC w międzyczasie i się zrespił. Ale nie, Goblin Army has approaching from the west, a teraz goblinki przybyły, więc ja w ogóle się ogarnąć muszę, bo żeby nas tu nie dopadło, może zróbmy tak. A miejsca w eku nie mam. Tak, co możemy? Stone bloki, ciach, sześć, cyk. Tepnijmy się tutaj i tutaj nasze goblinki już gdzieś powinny być. Proszę, mamy gobliny. Są to pierwsze gobliny na tym tą postacią, na tym świecie i tak dalej. Więc przerwałem te wydobywanie naszych zasobów naturalnych i postanowiłem zająć się nimi na wizji już z wami. Jak widzicie, nasz Villetron sprawuje się tutaj świetnie. Może łucznika zdejmiemy też tak przez ścianę, o, co by nam nie zagrażał. I znowu trzeba. No, koleś, nie strzelaj do mnie, bo ja chcę wyczyścić ekwipunek. Mad bloki, tak żebyśmy mogli podnosić to, co oni tu rzucają. Mocno uderzył, Ach! Nie, ja muszę. Dobra, koniec. Patrzę już na to, co się tutaj dzieje. Dobra, ten poszedł. To cudeńko sobie wybijemy. Na razie trochę miejsca mamy. Zestakowały nam się gobliny. Tutaj też. Z dwa są chyba. Na szczęście nasz Lightsbane ma wystarczający knockback, żeby taki goblin do nas nie podchodził z powrotem. Ale znowu łucznicy, tych to trzeba szybko zdjąć, bo jak będą do nas strzelać, to będzie niewesoło. Kiedyś ich chyba nie było, co? One weszły w tym update'cie. Tak, weszły w tym update'cie. Czy poprzednim? No mniejsza o to. Oj, stąd się może ewakuujmy! No, koleś, czarować to ty może i umiesz, ale odpuść sobie to w tym momencie, bo ja bym chciał was spokojnie pokonać. Po co wy mi to utrudniacie? Dobra, tu idzie ładnie. Za plecami mamy maga. Pięknie. Wspaniale poszło. I nasza platforma do walki z Eye of Cthulhu przyda się też na coś innego. Szkoda tylko, że strzał nie można tak po wiedźmińsku odbić mieczem. Czytał ktoś Wiedźmina? Jak nie, to polecam. 90 życia. Łucznicy na razie nam nie zagrażają, więc możemy sobie tutaj stanąć i spokojnie spamować mieczem. Z tyłu nikt nie idzie. Swoją drogą szkoda, że usunęli racket bootsy jako drop z goblinów. Mi się ten pomysł bardziej podobał, aniżeli opcja zakupu ich w sklepie. Wow, z podziemia. O kurczę. Mi się bardziej podobał pomysł z wydropieniem butów z goblinów, bo tak to rzeczywiście było takie patrzenie, tylko jak te gobliny się pojawiają i te czekanie, no wypadną te buty czy nie? Oj, zginiemy, nie zginiemy. Niedobrze. 40 sekund, bo inaczej. Bo inaczej będzie niedobrze. Tak, dropią nam już nasiona, bo mamy tam gdzieś. Oj. 26 sekund, o tu łucznik. Pięknie. 19 sekund się jeszcze muszę utrzymać. 16. No nie. Help, cokolwiek. No, nie wypiłem w końcu największego potka, ale lepsze to niż nic. Cóż za emocje. Tylko teraz znowu minutę musimy czekać. Nie, przegramy to. Przegramy to jak nic. Wyszło tak, jak wyszło, zupełnie bez przygotowania. O Boże, ale są chociaż jakieś emocje, a nie tylko takie monotonne kopanie czy cokolwiek. A tam znowu łucznik idzie.
Pół minuty, żeby wytrzymać. O, biletornem go. Pięknie, to fajnie, że przez ścianę może. Ach, tylko gwiazdka many. Gwiazdka many nam nic w tym momencie nie da, ale. Szybko sobie to przestawmy z tym. O, teraz powinno nas healować tym dużym. I co? Po goblinach uciekłem od nich? W sumie dobrze, się wyleczymy. Health. I nas pomnie. O. Druga tura tak zwana. Wiletor jest. Wow, ale ich tu jest. Najważniejsze, żeby łucznicy w nas nie mogli strzelać, bo te strzały są zabójcze i jeszcze mówię, nie można ich nawet mieczem potraktować, a walą całkiem mocno. O, teraz zabić szybko. Elegancko. Trochę kasy nachapiemy przy okazji. Ciach, unik i mordujemy dziada. Gin. Okej, tamten nie trafił. O! Elegancko, nie widzę na razie żadnych dystansowych przeciwników. Z tymi sobie poradzimy na luzie. W sumie, gdyby nie ci łucznicy, to byłoby całkiem lightowo, bo tą kulkę maga można zbić, więc nasza broń nie jest już jakaś taka cienka. Także na luzie, o, i mamy maga. Ciach. No, akurat nie wyszło, ale z tym już sobie poradzimy. Mamy te kuleczki gdzieś? Ile tego mamy? Spajki bole, widzicie je gdzieś? A, tutaj są. Może je sobie rozrzucimy tutaj trochę. Niech se dziady wlezą w te swoje badziewie. O, combo bym dostał. Ciach. O, jeszcze maga nam tu potrzeba. Piknie. O, może się schilujemy. Chociaż nie, bo to nam tylko 30 życia. Zapomniałem, że nie mam 400. I to, że mam jeden rządek i jeden to, to nie oznacza, że jestem w połowie życia. Ale nam się władował. Tak, i teraz ciach. I pięknie, zdejmiemy ich. Już nam komba walić nie będą. Haha, kolego, tak gin. Przynieśliście to ze sobą, to teraz żałujcie. Cierpcie z tego powodu. I kolejne gobliny. No, i tym to można walczyć. Mag poszedł. No, teraz nam idzie lepiej. Jakoś się już chyba rozgrzałem. No i można walczyć. Kolejny łucznik. Pięknie nie strzelił w nas. Spadajcie sobie tam. Zaspamujemy tych mieczem znowu. Oj, mag. Ciach. Pięknie. O, i na Wiletorn może. Oj, łucznicy, ależ łuczników. O, cudownie, ta broń jest cudowna. Swoją drogą będziemy mogli też użyć przy walce z Iterem. Tylko to już chyba w następnym odcinku, bo tematem tego będzie ta walka z goblinami. Nie będę już się zabierał za budowanie tam jakiejś mini areny nad Corruption i walczeniem z bossem. Z tymi sobie chyba poradzimy. O, i Wiletorn. Tak. Mana. Wow. Help. Pięknie. Ale już było niefajnie w stosunku do tego, jak przez chwilę nam się walczyło. Także nie mogę zbytnio popadać w samozachwyt, bo to nikomu na dobre jeszcze nie wyszło. No, ale tu możemy combo pocisnąć, tylko uwaga na strzały. O, i manę sobie powodujemy zaraz, jak te cudeńka padł. O! No, koleżko. To był twój błąd. O, dwóch koleżków nawet jest. Oj. Trochę źle. No to wiejemy. O, i tutaj też są gobliny. I giniemy. Nie zginęliśmy, to teraz zginiemy. A tak pięknie było. Nawet nie wiem, bo nie pamiętam, gobliny znikają czy nie znikają. Oj, wyszedłem z tych podstaw gry trochę. Nie, chyba dalej idzie z nimi walczyć. No, bijemy.
Swoją drogą, nawet jak nie znikają, to ma to jakieś znaczenie, ponieśliśmy porażkę. Ale jeszcze mamy szansę się zrehabilitować. A 80 health. O, 180. Ja nie lubię tych łuczników. Magowie, jak magowie strzeli taki kulką. Ale jeszcze jest szansa, żeby się wybronić. Ja tutaj. Jakby się nimi tutaj zająć. Może się odsuniemy troszkę. O, pięknie. O, i łucznik zza pleców, no. Niehonorowo, nie ma to jak strzała w plecy, albo nóż w plecy. Także nie mówię już o strzale w kolano. No, nie lubię, jak mi się tak pojawi. Koledzy, koledzy, koledzy. Szatkujemy, szatkujemy, szatkujemy. I koleżkę z tyłu też. A tu jest. Słyszę dźwięki, nie widziałem w ogóle, gdzie się pojawił. Tam jest łucznik. Wow. Wow, wow. Half, mamy przecież half. Słońce zachodzi. A gobliny jak były, tak są. Ale jest ich na szczęście coraz mniej. W ogóle gdzie my zginęliśmy, bo ja chyba pieniędzy nie podniosłem. O. Tak. O, i biletorn. Tego pana też. Pięknie. O, serduszko wypadło, jak miło. Ależ ich się tam namnożyło. Zajmiemy się może... Nie tak, nie tak. Jeden. Dwa. Pięknie, mana. I teraz niech ci podejdą tutaj, to ich przez ścianę zmasakrujemy. Wow, ależ ich tu jest. Pięknie. To jest jednak magia tego Villetorna. Później on się już słabszy robi, ale na początku to on masakruje to wszystko w porównaniu do innej broni. Może taką grupę przeciwników zdjąć, Elf? Kończą nam się te potki, to co? Będziemy musieli jechać później na mniejsze. O, wiktoria, zwycięstwo, pokonaliśmy ich. No, to to nam się udało. Zaraz jeszcze może pozbieramy te nasionka, a nuż będziemy kiedyś sobie chcieli nimi postrzelać naszego blowpipe'a, ale zbierzemy sobie to, co tam się rozsypało, że tak powiem, po cyk, 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 cyk. 215 koperów z 10 silverów. Dużo tego nie było, ale zawsze coś, jak mówią, grosz do grosza, będzie kokosza. Choć ostatnio słyszałem w radiu przeróbkę, że w dzisiejszych czasach to raczej powinno się mówić kokosza do kokoszy i będzie parę groszy. No to zróbmy małe podsumowanie, co my tutaj mamy. 99 silver coinów mało, ale gdzieś się tutaj rozsypaliśmy. I co? I mamy 2 gold coiny mało, trochę kiedyś więcej się wyciągało na armii goblinów. Nieważne zresztą. 5 fallen stars. Spiky bole. I co? Harpunik żaden nie wyleciał. No nic, mówi się trudno. Mieliśmy pozbierać sobie te nasionka. Grass seedy są nam teraz zupełnie niepotrzebne. Ja to sobie uprzątnę już może poza wizją. Rozrzucę to wszystko po magazynie. O, ciekawe ile tych seedów będzie. Bo w sumie trawę trochę nakosiliśmy to. Jest harpun, patrzcie. Nie widziałem go wcześniej. O, to nice, nice. Teraz znowu dylemacik. Co jest na mnie potrzebne? A grzybki, grzybki nigdy nie są potrzebne. Znaczy, okej, możecie się ze mną kłócić, może ktoś lubi się bawić w alchemię i tak dalej. Na razie ja uznaję grzybki za coś zupełnie niepotrzebnego, co tylko zawala. Jak u... Ja się na razie tam żadnego alchemika nie bawię, więc naprawdę mi są niepotrzebne. A później z kolei też będą niepotrzebne. Tak z doświadczenia wiem. Choć z drugiej strony lepiej nie krakać, zawsze może się okazać, że potki będziemy sobie robić. No, także 71 seedów, wow. To co, to czekamy teraz na zapadnięcie nocy i się zajmiemy jakimiś. Znaczy, noc już w sumie zapada, ale to co, a właśnie, to się pobawimy z zombiekami chwilę tym blowpipem. Swoją drogą muszę się przyznać, że tak naprawdę nigdy z tego nie korzystałem. Wiedziałem, że to istnieje, wiedziałem co to jest, jak to działa, ale tak żeby się tym bawić jakoś nigdy nie było okazji, więc teraz się ku temu taka nadarzyła. No, już słoneczko zaszło, teraz trzeba tylko czekać na jakiegoś pierwszego towarzysza z zaświatów.
O, w końcu też mam hermeski. Rozwijamy się, w końcu ta gra staje się prawdziwą przyjemnością, a nie tylko taką zwykłą walką o przetrwanie. Teraz nakosimy sobie amunicji jeszcze trochę. O, idzie. No kolego. Nie no, cóż za damage. W sumie jest dziwnego, że z tego nie korzystałem, bo to w sumie jest nieopłacalne. Znaczy jest o tyle fajne, że o, mamy kolejną gwiazdkę. Jeszcze potrzebujemy bez tej 4 chyba, żeby zrobić sobie kolejną gwiazdkę many. Nie, zdecydowanie. Jedyną zaletą tego jest fakt, że tak naprawdę amunicja nie stanowi problemu, bo można ją na luzie zdobyć z trawki, ale tak to... Swoją drogą trzeba zwrócić uwagę, czy jak ja skoszę trawę strzałem z blowpipa, czy też... Tak, też wypadają seedy. Dobra. O, nie, zombiego nie będziemy, tylko z Demon Eye'em trzeba sobie... No, come on, okej. No, uniki niczym w Matrixie. No, koleś. Ach. Szybkostrzelność też nie jest jakaś super, ale... No, ginieżesz, dziadu. Boże. Muszkiet jest lepszy. Swoją drogą będzie trzeba zainwestować w ammo, no i teraz kupimy granaty. Mamy trochę kasy z goblinów, także... O Boże. Także będzie za co kupować. O, no tak, na lensa oczywiście nie mam miejsca w ekwipunku. Trzy CD? Aż tyle wystrzelałem, czy gdzieś tutaj jest jakaś druga kubka jeszcze? Nie, 4 CD. 3 CD. 1-0. Amen. No i lensy się zebrały. Nawet nie zdałem sobie sprawy, że strzeliłem to 70 razy. W tak krótkim czasie. Czyli w sumie, gdyby amunicję trzeba było kupować, to by było zupełnie nieopłacalne, bo zadawałoby niewielki damage, miałby niewielką szybkostrzelność i jeszcze by trzeba było w to inwestować. Na szczęście amunicja jest za darmo. O, kolejny Fallen Star. A to co, przebiegniemy się tak jeszcze na szybko. Myślę, że znajdziemy te trzy bez problemu. I zrobimy sobie tą gwiazdeczkę. Będziemy mieli 4 gwiazdki many, łącznie 80. Zatem walka naszym wiletornem będzie jeszcze bardziej efektywna. I kolejny najazd goblinów, miejmy nadzieję, nie będzie stanowił już dla nas żadnego problemu. Teraz było dość problematycznie, ale wiecie, każdy odcinek to jest coraz większy rozwój i tak dalej. Właśnie sobie przypomniałem, że coś miałem powiedzieć odnośnie chyba czegoś, co było w komentarzach, tylko za nic nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co ja miałem rzec. O, ale tak, by the way, kolejna gwiazdeczka. A, w ogóle... tego chyba... Nie to jest... To nie jest chyba to, co miałem powiedzieć, ale... O tym też warto wspomnieć, że w sumie jestem pod wrażeniem niektórych z was, ponieważ specjalnie na początku ostatniego filmu, a tego poprzedniego, żeby nie było, że mnie słychać cicho i ja nic nie mówię, albo walnę gdzieś w opisie i nikt tego nie przeczyta, dałem specjalnie wstawkę jeszcze swoją, dograłem później przy montażu do tego filmu właśnie, że przepraszam za to, że wyszło jak wyszło, ale nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, choć w sumie wiedziałem, że po reinstalacji systemu Windows lubi właśnie tak mnie zaskakiwać i ustawić mi mikrofon na 10%, ale zapomniałem o tym, byłem przekonany, że to zmieniłem. A trochę osób wciąż pisało, że czemu tak cicho, że powinienem ściszyć głos z gry. Także oglądajcie uważnie, bo ja o takich rzeczach staram się zawsze mówić, jeśli coś jest nie tak jest. Jeszcze jedna gwiazdka. No, Goldfish jest nam niepotrzebny w żadnym wypadku. No, może Corruption okaże się wyjątkowo szczęśliwy dla nas. A i teraz olejemy, czy nie? No, postaramy się w każdym razie. No, będę szedł sobie z pochodnią w łapce, chyba że coś na nas zaraz wyskoczy. No i teraz. Chciałem cię olać, ale trudno. Sam żeś się prosił o taki los, ja cię zabijać nie chciałem. No i co? I nic się na razie tutaj nie świeci poza tą pochodnią. Ach... Chyba znowu
moje szczęście się objawia, ale ja się nie przejmuję, bo niby pecha mam, kiedy mam, ale zawsze jakoś sobie radzę, więc czemu miałbym sobie teraz nie poradzić? Myślę, że jest to kwestia kilku chwil, a tą gwiazdkę jednak gdzieś znajdziemy. Jak nie Corruption, to gdzieś za Corruption. O ile nie zginiemy zjedzeni przez pożeraczy dusz i wielkich pożeraczy, małych pożeraczy, przez wszystkich pożeraczy. No. Do czasu nie wpadłem, jest sukces. Bo myślę, że byłbym w stanie to zrobić. Oj. No i chyba się nie zanosi. Pod szóstką mamy Magic Mirror. Teleporcik. I pobiegnijmy sobie teraz w lewą stronę. No i proszę. Gwiazdeczka już na nas czeka. Będzie gdzieś druga? Chyba niekoniecznie. Zatem biegniemy sobie do naszego malutkiego domostwa. No. Wskoczymy sobie. Gdzie jest Driada? Wyprowadziła się. Myślałem, że rozwiązałem problem. Ale nic, będę musiał tą szklarnię trochę przebudować. Skoro coś jednak nie pasuje. W ogóle dostałem jakąś wiadomość, czy to w komentarzach, czy że coś zmienili, jeśli chodzi o housing. Także ja się z tym zapoznam, rozwiążę problem i z tym skończymy. Teraz cyk. Oj. Tutaj się to robi. O. Mana krystal. Uwaga, tam taradam. I mamy czwartą gwiazdeczkę. Może jeszcze tak w celu oznajmienia tego światu. Wejdziemy sobie tu i wystrzelimy taką salwę z naszego Villatorna w powietrze. Także cóż, ten odcinek był tak naprawdę nieplanowany, jeśli chodzi o tą armię goblinów, także z nią sobie poradziliśmy, zdobyliśmy kolejną gwiazdkę many i w tym momencie będę się z wami żegnał. Jeśli wam się podobało, to wiecie, łapka w górę, dodać do ulubionych, co tam chcecie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, możecie mnie zasubskrybować. Jeśli chcecie coś mi napisać, spytać o coś i tak dalej, wiecie, możecie pisać śmiało komentarze. A jeśli szukacie moich innych filmów, zapraszam do odwiedzenia mojego kanału. Pozdrawiam, cześć.